Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Dlatego na uroczystej Eucharystii w Archikatedrze Białostockiej wraz z biskupem Edwardem Ozorowskim zgromadzili się kapłani oraz bracia i siostry zakonne, a także członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego posługujący na terenie archidiecezji. Świąteczną liturgię, która przypomina ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni jerozolimskiej oraz spotkanie ze starcem Symeonem, rozpoczęło poświęcenie świec gromnicznych i uroczysta procesja do ołtarza. Podczas homilii odczytany został list biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego. Pasterze Kościoła w Polsce przypominają w nim o tym, czym jest powołanie zakonne. Podkreślają, że wiąże się ono z koniecznością pozostawienia dotychczasowego stylu życia, by pójść drogą rad ewangelicznych. Nie jest to bynajmniej łatwe, ale jest niezwykle owocne i skuteczne. Ileż mogłoby nam o tym powiedzieć siostry zakonne, jak choćby karmelitanki, których 400-lecie obecności na ziemiach polskich świętujemy w tym roku, czy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które posługują w Polsce już od 150 lat. Biskupi zwracają również uwagę na wyzwania, jakie niesie ze sobą życie zakonne w dzisiejszym świecie, a także zachęcają do troski i modlitwy za osoby konsekrowane oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Z serca błogosławimy tym wszystkim, którzy w tę trudną, ale prowadzącą do pełni wolności i miłości wędrówkę już się wybrali, i tym, którzy powodowani pragnieniem i tęsknotą serca chcą to uczynić, wchodząc na drogę życia konsekrowanego. Wszystkich też prosimy o modlitwę w ich intencji i sami o niej zapewniamy. Następnie przed arcybiskupem Ozorowskim i zgromadzonymi wiernymi siostry zakonne, księża i pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia. Na zakończenie Eucharystii przedstawicielki zgromadzeń zakonnych podziękowały arcybiskupowi metropolicie za wspólną modlitwę i okazaną na co dzień troskę. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, kolejny już raz dane nam jest w białostockiej katedrze dziękować Bogu za dar powołania i konsekracji zakonnej. Trwając więc w wielbieniu Pana i dziękczynieniu Mu za ten wielki dar, pragniemy podziękować księdzu arcybiskupowi za dzisiejszą wspólną modlitwę. Przede wszystkim za ofiarę mszy świętej, która nas jednoczy i bardziej wzmacnia. Księże arcybiskupie, w sposób szczególny my, siostry zakonne, dziękujemy za Twoją ojcowską troskę, za to, że pomagasz nam przeżywać naszą codzienność w świetle Bożych prawd. Jednocześnie na ręce księdza arcybiskupa pragniemy przekazać słowa wdzięczności wszystkim kapłanom naszej diecezji, naszym księżom proboszczom, spowiednikom, przede wszystkim za ich życzliwość i otwartość we współpracy na chwałę Pana. Głos zabrał również ksiądz prałat Antoni Litwinko, wieloletni proboszcz parafii katedralnej, który w dniu dzisiejszym obchodził 80. rocznicę swoich urodzin. Dzisiaj dzięki Bogu skończyłem 80 lat życia. Dziękowałem Panu Bogu za to, tę wielką łaskę podczas tej mszy świętej. A teraz chcę podziękować także księdzu arcybiskupowi, metropolicie, jego poprzednikom, księdzu proboszczowi, kapłanom, siostrom zakonnym, całej wspólnocie ludu Bożego, naszej parafii zwłaszcza, za to wszelkie dobro, które doznawałem, którego doznaję. Niech Bóg będzie nagrodą dla was, Bóg zapłać.
Po udzieleniu błogosławieństwa metropolita białostocki złożył życzenia osobom konsekrowanym, które licznie przybyły do archikatedry. Nasza modlitwa okazała się radosną i przyjemną. Chciałbym z całego serca teraz złożyć najlepsze życzenia księżom i braciom salezjańskim i werwistom i licznie przybyłym siostrom do naszej katedry. Nieczęsto widzi się tyle sióstr naraz, a dzisiaj ten widok niewątpliwie daje nam radość i nadzieję. Jeszcze nie jest z nami tak źle, skoro tyle dusz poświęciło się Panu Bogu. I oby Pan Bóg dopomagał wytrwać na tej drodze i żeby kroczenie tą drogą zawsze było pełne nadziei i oczekiwania na pełną radość. Skierował także słowa serdecznych życzeń do jubilata księdza prałata Liczwinki. Ksiądz prałat Liczwinko, w psalmach czytamy, że miarą naszego życia jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni. A więc ksiądz prałat Liczwinko jest mocny, nawet jeśli przybył tu do katedry prosto ze szpitala. Mamy nadzieję, że tych 80 lat to tylko taki stopień do pójścia dalej i wyżej. I chciałbym także życzyć, aby Pan Bóg błogosławił i umacniał swoją łaską, a Jego ślady w katedrze i wokół katedry widzimy doskonale, bo przez te lata pracy je tu pozostawił. Niech Pan Bóg więc wam wszystkim błogosławi i dodaje radości na co dzień. Przyjmijmy błogosławieństwo. W 2013 roku Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele Katolickim obchodzony był po raz 17. Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło „Ku pełni życia w Chrystusie”.